Czy widzieliście model najnowszego smartfona? Tego z tą klapką, z tą antenką, kamerą, aparatem, tego co gotuje, pierze i wynosi śmieci. Nie widzieliście? No popatrz, popatrz. A bohater filmu, o którym będę dzisiaj mówił, nie dość, że go widział, on go już ma. Mowa w filmie JJ z Borysem Życem w roli głównej. Borys, a właściwie jego postać grana przez niego, to jest typowy gadżeciarz. On musi mieć wszystko. Najnowszego GPS-a, telefon komórkowy, auto, to, tamto, jakieś DVD, szmery, blablabla. Wszystko musi mieć. No ale cóż, jest nieograniczone umysłowo, ale to jest jak dla mnie intelektualny dresiarz. W ten sposób. Po prostu klapki na oczy i on musi mieć to. Praca nie jest za bardzo jakaś wyszukana, nie wymaga od niego niewiele. Pracuje na kanale. Kanał? Jaki? Nie, spokojnie, nie przy autach. Barki, łódki, przepuszcza spokojnie, tu otwiera, tam zamyka i w porządku. No i pewnego dnia kupuje sobie GPS i ten GPS zaczyna do niego mówić. Okazuje się, że to jest połączenie z satelitą, sztuczna inteligencja, no i gada sobie z kobietką, gada. Pomysł znamy, bo chociażby film sprzed roku, bodajże dwóch, ona, z Joaquinem Phoenixem w roli głównej, tylko tam to było fajne, oryginalne, nowe. Tutaj pomyślałem, no dobra, trudno, będzie taka ona, jaki kraj, jaka kinematografia. I powiem wam, po półtorej godzinie pożałowałem tego, że tak pomyślałem. Bo, dobra, ostatnio u nas komedie są nie najlepsze, ale to, ten film, to nie jest zła komedia. To nie jest w ogóle komedia, to jest po prostu jakaś parodia, to jest paranoja. Borys Szyc, no tak naprawdę to ciężko powiedzieć, kiedy kojarzy z ostatniego, z dobrego filmu. Chyba musiałbym się cofnąć aż do Oficerów. Serial, bo inaczej, no to naprawdę kiszka. Fabuła jest głupia, to mało powiedziane, to jakby nic nie powiedzieć, naprawdę. Przewidywalne jest tak, że aż głowa boli. Ja nie wiem, po prostu ani on, ani Janek Wieczorkowski w roli policjanta, no po prostu... Zastanawiam się, gdzie tu była logika, jak twórcy wymyślili najpierw scenariusz, potem film powstał. Gdzie tu była logika? Jeszcze, a w ogóle na ten film się skusiłem tylko dlatego, że kiedyś, ze 3-4 miesiące może jeszcze wcześniej, temu u Wojewódzkiego był Borys Szyc, mówi tak, fajny film, dobra, komedia, normalnie, to nie jest takie stereotypowe, w ogóle coś się dzieje, to jest elegancko. Mówię, kurde, Szyc, aktorem nie jesteś złym, bo to, że gra ostatnio kalesony, to inna sprawa, ale aktorem nie jest złym. I tak pomyślałem sobie, dobra, skuszę się. Oczywiście mój ulubiony dostęp do polskiego kina, Polsat, filmy na życzenie, VOD. I sobie myślę, kurde... Kiedyś był taki motyw, że przy okazji Nowych Niezniszczalnych, czy Trójce, że tam dużo wyciekło filmów do sieci i producent wysyłał pozwy normalnie, oddać nam pieniądze do hakerów, coś. A czy jak na przykład pójdę do kina, albo kupię na przykład dostęp do VOD i okaże się, że film jest gniotem, to czy ja mogę dostać pieniądze z powrotem? Odzyskam je? Niestety nie wydaje mi się. Film przewidywalny, nieśmieszny, fabuła jest... Wątek przyczynowo-skutkowy po prostu jest porażający, koszmarny. Szyc, nie wiem, czy on po prostu tam był na zasadzie, słuchaj stary, masz tutaj 100 tysięcy więcej, zagraj, wystąp w tym filmie po prostu, bo inaczej nie można, nie można. No, po prostu nam nie dadzą pieniędzy, producenci, zrobmy coś. Może dlatego wystąpił, bo akurat musiał zapłacić za, nie wiem, nowy rower Wigry 3, chciał sobie kupić normalnie, czy dynamo, czy może na przykład okazało się, że cieknie mu woda, bo Paweł z rędką siedzi na komodzie? Nie wiem, nie mam pojęcia, a może gaweł. Nieistotne. W każdym razie film jest nie do oglądania. Bo film nie jest do oglądania. Przepraszam bardzo, profesor Miodek Bralczyk, nie pamiętam w tym momencie. 3 na 10, bo więcej to naprawdę film nie może dostać. Tak się nawet zastanawiałem, jaki byłby pozytywny aspekt tego filmu. I jest. Jest, znalazłem, udało mi się. Szefa, w postaci granej przez Borysa Szycę, w szefa wciela się człowiek, który na co dzień rozśmiesza. Zawodowo. Występuje w grupie Rafała Kmity, ten oto gentleman, i to jest jedyny pozytywny aspekt, ponieważ lubię kabarety i przynajmniej to było, że można się pośmiać normalnie, tak na to. Borys, człowieku, obudź się, bo ja nie wiem, co ty robisz, stary. Scenariusze dobre są w Polsce. Są fajne filmy, ciągle się kręci fajne filmy. Może oni już, twórcy, twierdzą, że no, stary, nie nadajesz się, bo jesteś shit.
Jakoś tak, nieważne. W każdym razie, film odradzam, darujcie sobie. Chciałbym wam powiedzieć, że idzie ku lepszemu, że będą lepsze filmy, ciekawsze. Oczywiście mowa w tym momencie o komediach w tym przypadku, ale co rusz, to nie wypał. To jakiś znowuż Och, Karol 2, gdzie po prostu tego się oglądać nie da. Albo jakiś Twoja stara baśń, albo teraz to, albo Kadzwawa, ja cię kręcę, ludzie. Czy nie da się naprawdę nakręcić dobrych, porządnych, fajnych komedii? Przecież od lat było świetnie, naprawdę. Co prawda za komuny może wtedy łatwiej nam się było wyśmiewać z totalitaryzmu, z innego ustroju. A teraz co, nie da się? Nie da się? Da się, było kilka fajnych filmów. No, na przykład mnie osobiście podobało się Ciało, kilka ładnych lat temu. Job, ostatnia szara komórka. Świetny, super nie był, ale miał teksty dobre. Podobnie było w Czasie surferów. Też było przebłyski geniuszu. Ale pytanie do was, którą komedię nową, bo umówmy się, że mamy 2015, do którą komedię od 2010 roku uznajecie za najfajniejszą? Co was rozbawiło, co rzeczywiście było dobre? Bo chyba ostatnim takim przebłyskiem geniuszu na skalę ogólnopolską, no to był Pierwszy Killer. Bo nawet już Olaf Lobaszenko nie daje rady i Machulski też coś podupadł, bo Ambasada była poniżej krytyki. Także dawajcie znać, pisz jak zawsze pod recenzją. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Właściwie od dzisiaj Dobre po Polskie będzie okazało się co środę o godzinie 12, czyli raz w tygodniu. Co środę możecie się wbijać, włączać, na pewno nie włączać. Będzie gotowy odcinek. Co za tydzień? Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Ale na pewno nie komedia, bo chyba mam dość. Na jakiś czas mam dosyć polskiej komedii. Ale tak czy siak. Cztery podstawy będą recenzje. Obejrzyjcie sobie je. Subskrybujcie, polubcie, tweetnijcie, czy coś tam. Nie wiem. Wy wiecie, a ja się naprawdę tym wszystkim gubię. I co? Do zobaczenia za tydzień. Cześć!